Wakacyjne ognisko koronawirusa w Pułtusku. Zakażenie potwierdzono w grupie młodych ludzi, którzy razem spędzali wakacje w Trójmieście. W sumie 9 osób otrzymało dodatni wynik testu. Dziś sanepid potwierdził kolejny przypadek u 20-letniego mężczyzny. Grupa osób była na wspólnym wyjeździe wakacyjnym w Trójmieście pod koniec lipca. Trudno powiedzieć, bo nie zostało ustalone źródło zakażenia. Osoba po prostu po powrocie z wakacji, z wyjazdu wakacyjnego źle się poczuła. W wyniku konsultacji medycznej lekarskiej została skierowana na test w kierunku koronawirusa. Test wykazał wynik dodatni. Wszyscy chorzy są w dobrym stanie, przebywają w izolacji domowej. Od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono u 32 mieszkańców powiatu pułtuskiego. Ponad 100 osób przebywa na kwarantannie.